Dwa poprzednie przetargi na modernizację oświetlenia stadionu przy ulicy Narutowicza zostały unieważnione z uwagi na zbyt wysokie ceny, jakie proponowali oferenci. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił trzeci przetarg na realizację zadania pod nazwą dostosowanie oświetlenia stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego imienia Józefa Piłsudskiego przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań ekstraklasy przeznaczył nieco ponad 3 miliony złotych brutto. Wpłynęły trzy oferty. Za kompleksowe wykonanie zamówienia w ramach zadania firma Adalight zaproponowała nieco ponad 3 miliony 270 tysięcy złotych brutto. Jest to najtańsza oferta. Konsorcjum firm Zesty Fos, spółka ZTO oraz Energo Invest z Serocka wyceniło pracę na kwotę nieco ponad 3 miliony 320 tysięcy złotych brutto, a Pietras spółka ZOO z Tarnowa na kwotę niemal 4,5 miliona. Wszystkie trzy podmioty, które stanęły do przetargu, dały 7 lat gwarancji. Komisja przetargowa przystąpiła teraz do sprawdzania ofert. Projekt zakłada montaż 4 35-metrowych masztów, a na każdym z nich od 38 do 41 naświetlacz LED. W ramach zadania na trybunie A i B zostaną także wymienione stare i zainstalowane nowe projektory. Stosowne natężenie oświetlenia umożliwi przeprowadzenie wieczornego treningu, rozgrywanie piłkarskich spotkań ligowych czy organizację imprez, z których przeprowadzona może być transmisja HDTV.